Witam Was w kolejnym odcinku z MotoGP 24. W poprzednim odcinku mieliśmy wyścig w Portugalii. Tam zająłem szóste miejsce. No i cóż, tamten wyścig tylko na papierze wyglądał dobrze. Na papierze szóste miejsce w drugim tutaj starcie w sezonie. Może i to jest dobry wynik, ale to tylko właśnie na papierze dobrze ten wyścig wyglądał. No to teraz już pora na kolejny weekend. Zaczynamy go od Q2. Pierwszy raz chyba tutaj, tak, pierwszy raz udało się no tak pojechać treningi, że już zaczynamy kwalifikacje od tej drugiej części, a nie od pierwszej jeszcze. To mamy. Na razie to Suzuki jest tutaj dominatorem. Aczkolwiek tu nie teraz, bo tutaj teraz coś pojechał słabiej. Jednak no dwa poprzednie wyścigi oczywiście wygrał obydwa. To Rostin, też niełatwy tor, ale już łatwiejszy niż w Portugalii. Nie brakuje oczywiście miejsc, gdzie przód się podnosi. Tutaj ta najbardziej charakterystyczna część tego toru. W treningu byłbym zarobił znowu long lap penalty, ale w ostatniej chwili udało mi się cofnąć. Tylko że tym razem to też dosłownie no niesamowita rzecz się wydarzyła. Zaczynałem okrążenie. Ktoś wyjeżdżał z boksu. W normalnym świecie no to chyba wiadomo, co się dzieje. Ktoś wyjeżdża z boksu. Widzi, że nadjeżdża zawodnik, który jest na szybkim okrążeniu, no to oczywiście robi wszystko, żeby tylko mu nie przeszkodzić w tym okrążeniu. A tamten zawodnik wyjechał prosto we mnie, doszło do kontaktu. No i zgadnijcie, kto dostał long lap penalty. No oczywiście, że ja, czyli ten zawodnik, który był na szybkim okrążeniu, a nie ten, który wyjeżdżał z boksu po prostu i musiał tutaj no zachować ostrożność i przepuścić szybszych zawodników. Ale zdążyłem jeszcze w ostatniej chwili użyć powtórki i oczywiście nie będę miał tego long lap penalty. Jesteśmy już na końcu tutaj tego okrążenia wyjazdowego i zaraz zaczniemy tutaj walkę o jak najszybsze okrążenie. No może to nie był perfekcyjny wyjazd na prostą. No lepiej się nie mogło tego pierwszego zakrętu pokonać. Mój kolega z zespołu za to jest na szybkim okrążeniu. Ma 3 rekordy sektorów. Ja już tutaj będę miał pewnie sekundę straty. No dokładnie, sekundę straty mam w pierwszym sektorze.
Ale mój kolega z zespołu wskoczył na pierwsze miejsce. Jak pojechałem drugi sektor? No lepiej pojechałem. Strata się zmniejszyła. Poza pierwszym zakrętem, to okrążenie jakieś takie tragiczne to nie jest. No tutaj za to dołożyłem trochę straty. Chyba że od tego momentu się już liczy. To okrążenie, właśnie mówię o Suzuki, teraz się poprawił jeszcze bardziej. Że to okrążenie nie zostało anulowane w tym momencie. My już kończymy swoje pierwsze okrążenie. Ale to jest 10. wynik. No pora się poprawić. No i ten przejazd przez pierwszy zakręt był nieporównywalnie lepszy. Sekundę tylko i wyłącznie w tym pierwszym zakręcie zyskałem względem swojego najszybszego krążenia. Pierwszy sektor na czerwono. Ale to tylko pierwszy sektor. Tu już straciłem dużo czasu. Ostatnia faza hamowania. Już to wyprostowywanie się powoli. No teraz tego nie brakło. Ale za to się przód podniósł. Nawet w takich miejscach, gdzie nikt by się raczej tego nie spodziewał, ten przód się podnosi. Przynajmniej teraz tylko dojechać. Będzie sekunda poprawy. I to jest trzecie miejsce. To jest pierwszy rząd na razie. Tutaj już sekunda po tym biednym zakręcie. My się już tutaj nie poprawimy. Nie, także pora zakończyć kwalifikację. Ale mamy pierwszy rząd. Także też takie pierwsze osiągnięcie, kolejne osiągnięcie można sobie dopisać, że mamy pierwszy rząd po raz pierwszy w karierze. To all our friends back home from the USA.
We're live from Austin, one of the tracks with the highest elevation change in the end. After a long weekend, the race is finally about to start. We're on the starting grid where the engineers are. Pośrednie opony oczywiście. I jedziemy. The race officials give the okay. Riders have their eyes fixed firmly on the lights. Just a few more. Sprzęgło. Spóźniłem się ze startem. Już zaobiłem pierwsze ostrzeżenie w pierwszym zakręcie tego wyścigu. Kolega zespołu prowadzi. Ale tajta zadobiłem na jednym zakręcie tego, znaczy na tej krętej części toru odbiłem całą stratę. Tutaj nawet teraz nie, jeszcze nie, ale teraz tak. No i mamy kolejne osiągnięcie. Prowadzimy wyścig. Tak, żeby ten wyścig się zakończył teraz, a to trzeba 9 okrążeń przejechać. Nawet nie próbowałem się wpisywać w ten zakręt, bo wiedziałem, że to będzie niemożliwe. Teraz ten poczwórny prawy zakręt z czterema wierzchołkami taby. Kończymy pierwsze okrążenie. Musimy tak zakończyć to okrążenie. Kończymy to pierwsze okrążenie na prowadzeniu. Tu na wyjściu z tego pierwszego zakrętu trzeba bardzo się pilnować z gazem. No oczywiście, żeby się przód nie podniósł. Sekunda się przewagi zrobiła już teraz nawet. Zamykało. Czułem po kontrolerze. No i odrobił teraz do mnie. Większość tej straty już odrobił do mnie. Znowu za późno zachowałem. Teraz to już w ogóle. No i do tego momentu się tak cieszyłem, że bez powtórek. Mieliśmy jakąś przewrotkę, nie zwróciłem uwagi nawet kto to był, ale ktoś z czołówki.
A, tam trzech zawodników brało udział. A, i za to zarobiłem, czy nie? Chyba nie zarobiłem. Kończymy drugie okrążenie. Mamy teraz rekord okrążenia. Dotknął mnie delikatnie tutaj kolega z zespołu teraz. Teraz się już tu pokazuje za mną. To i za bardzo teraz chciałem. Mamy drugie ostrzeżenie. Teraz już mam praktycznie zaraz ze sobą kolegę z zespołu. Ale nie oderwaliśmy się też jakoś bardzo pozostałym rywalom. Znowu się nie zmieściłem, znowu za późno zahamowałem. No mam problem z tym zakrętem. To jest jedyny zakręt na tym torze, gdzie no teraz mocno tutaj wejście kolegi z zespołu, bo ja też wolno wszedłem w ten zakręt i razem z Suzuki tutaj są, czyli to są zdecydowanie. No i za to też zarobiłem ostrzeżenie, mam już 3. Tu już by było czwarte. Ale za to akurat nie dają, za to miejsce. Prowadzenie już straciłem niestety w tym wyścigu. Zbliżam się. No i tutaj teraz mocno potraktowałem kolegę zespołu, ale przynajmniej nie przewrócił się ani nic, dlatego nie przewijałem tego. Suzuki wychodzi na pierwsze miejsce. Wiadomo dlaczego przewijam. No ale tak po zewnętrznej ich objechać dwóch. No jak na tutaj właśnie Rukiego. To naprawdę bardzo ciekawy manewr teraz zrobiłem. Na Rukiego, czyli oczywiście początkującego. Powoli zaczynam też wyczuwać ten moment, kiedy na przykład przód by się chciał podnosić i oczywiście unikać tego. No i teraz w końcu tutaj pojechałem normalnie.
kolega zespołu teraz dostał track limits. Inni też zbierają te ostrzeżenia. Kolejny. No to jest fajna sprawa, że przeciwnicy też zbierają te ostrzeżenia. Ale coś za coś, bo na przykład można w bardzo no, dziwny sposób też long lap penalty dostać podczas treningów. Cztery okrążenia za nami, zostało jeszcze pięć. Suzuki mnie tutaj chciał wyprzedzić. I udało mu się to. Tutaj wchodzimy. Ja trochę przesadziłem z prędkością. Tak, to już się nie zmieszczę. No to Suzuki akurat mógł widzieć, że coś takiego się dzieje. I miał czas na reakcję. Ale że jakby to była oczywiście rzeczywistość. Sam tutaj obydwaj obok mnie. Teraz hamowanie tutaj, jak będzie wyglądało. Przeżyłem to hamowanie. W końcu chyba znalazłem sobie też taki ten optymalny odnośnik. Brutalnie tutaj Suzuki we mnie wszedł, a ja straciłem trakcję. Do tego momentu cofnę. No tutaj też byłem blisko, żeby sobie karę zarobić. Suzuki objął prowadzenie. Ale tutaj... No prawie, pokazałem mu się przynajmniej. Kontakt. Ortola tutaj już do nas dojechał. Mój kolega zespołu spadł na czwarte miejsce. No to się nie mogło udać, ale hamowanie do pierwszego zakrętu jest różne. Raz dam radę się zatrzymać, a raz nie. I to hamuje no, w tym samym miejscu. Suzuki już teraz odjechał. Tutaj poszalałem i to dobrze. No tutaj można odrobić. Sporo można odrobić w tym miejscu. Ostatnie ostrzeżenie. Więcej już się nie mogę pomylić. No, opony nie są w takim złym stanie, ale te uślizgi już coraz większe. Muszę się pilnować. No, jestem bardzo wolny. Zaraz tutaj dojedziemy do tego zakrętu. Następny zakręt. No tutaj też mnie zrobili jak chcieli. Ale tutaj w tym zakręcie jestem bardzo wolny.
No teraz, jak na złość, zaprzeczyłem sobie i dobrze pojechałem w tym miejscu. Teraz kolega zespołu prowadzi. Źle tutaj pojechałem. Była szansa się do niego zbliżyć. To zmarnowałem. No i teraz odjechał. Ma sekundę przewagi. 3 okrążenia do końca. Tutaj nie ma przyczepności. Bardzo dużo tutaj można odrobić w tej części. No już myślałem, że to będzie long dla penalty. Marquez tutaj lubił wyprzedzać w tym miejscu, jak był wyścig w USA. Bagnaia chyba tak wyprzedził 2 razy. A fajną walkę mieli podczas ostatniego wyścigu w Hiszpanii. Chowamy się za Suzuki'ego. Kolega zespołu sekundę cały czas z przodu. Tutaj szeroko było. Jadę teraz na rekord okrążenia. Ale czy to będzie mój rekord? Nie. 960. No, 30. Kolega zespołu pojechał 30 szybciej. No, w drugiej fazie już myślałem, że nie da się, że już tego uniknę. Suzuki mi przez to łatwo prawie wyprzedził. No mega dużo teraz odrobiłem tutaj do kolegi zespołu. I dostałem to w końcu. Dostałem w końcu to long lap penalty, ale ja nie muszę tego robić, nie muszę. Doliczą mi po prostu kilka sekund do wyścigu, ale ja teraz nie muszę się w to bawić. Jeśli w ogóle można jakiegoś pocieszenia szukać w tym, że się dostało karę long lap penalty, to takie właśnie, że w samej końcówce wyścigu już nie trzeba tego robić. Po prostu doliczą to do czasu wyścigu.
Walczymy tutaj teraz z Suzukim. Uzyskuje drugie miejsce. Przydałoby się to okrążenie pojechać naprawdę bardzo dobrze, żeby jak najdalej uciec. Przydałoby się teraz frunąć tutaj w tych zakrętach. Teraz przedobrzyłem. Suzukiemu odjechałem prawie na sekundę, bo naprawdę na tym okrążeniu się bardzo mocno staram. Widać to po czasie, jadę nawet praktycznie 0,7 lepiej niż swoje najszybsze okrążenie. Teraz uślizg. To jest cały czas moje zdecydowanie najszybsze okrążenie w tym wyścigu. Potężny uścisk teraz. Ostatni zakręt. Dojeżdżamy do mety na drugim miejscu, ale niestety będę miał kilka sekund gratisu. Które ja będę ostatecznie. Szóste miejsce. Gdybym dobrze pojechał te ostatnie zakręty, to byłoby piąte miejsce. Ale kolega z zespołu mnie też ostatecznie wyprzedził w tej naszej rywalizacji. Punktów mamy tyle samo, jednak on wynikami mnie pobił. Te nazwy w ogóle tutaj, które mamy, na przykład Spark of Pride czy One Step at the Time, to wszystko jest to samo, co było oczywiście w poprzednim MotoGP. Teraz mamy tutaj rywalizację z Bertele. No to wydaje mi się, że to nie powinien być problem. Dlatego, że tutaj też no Hiszpania to już jest w końcu taki, jakby to powiedzieć, tor, gdzie tak naprawdę na dobre rozpoczynamy już sezon. I w ogóle tutaj Hiszpania, Francja, Katalonia czy Mugello, to wydają się takie tory, gdzie no powinny mi sprzyjać. I kto wie, czy gdzieś tutaj nie będę powoli wypatrywał szansę na to, żeby tutaj Milan Pawelec wygrał swój pierwszy wyścig w karierze w kategorii Moto3.
Pierwsza szansa na to już oczywiście w Hiszpanii na torze Jerez. Do zobaczenia.